niespełna miesięczny, to oficjalnie najmłodsza ofiara choroby. Do mediów dotarły oficjalne informacje o przyczynach śmierci noworodka. Choć wydawałoby się, że w obliczu epidemii SARS-CoV-2 może być bezpieczne, to zdarzenie zdaje się temu przeczyć. Z początku mówiono, że dzieci w ogóle nie są zagrożone. Oczywiście dalej są to rzadkie przypadki, ale powinno się uznać je za niepokojący sygnał. Oficjalnie najmłodsza śmiertelna ofiara koronawirusa nie miała nawet miesiąca. Najmłodszą ofiarą koronawirusa jest niespełna miesięczne dziecko, które zmarło na pochodziło z Batangas, Filipiny. Filipińska minister zdrowia, Maria Rosario Vegueira, potwierdziła, że chłopiec jest najmłodszą ofiarą koronawirusa. Powodem zgonu były powikłania po chorobie w postaci sepsy i infekcji dróg oddechowych. Co ciekawe, gdy w Polsce kobieta z SARS-CoV-2 po porodzie na sepsę, w przypadku nie odnotowano jako ofiary koronawirusa. Nie jest to jedyny przypadek, gdy na Filipinach z powodu umiera. Wcześniej najmłodszą ofiarą koronawirusa w tym kraju była 7-letnia dziewczynka z Pangasinan. Zmarła z powodu wstrząsu, który wywołało ostre zapalenie jelit i żołądka oraz odwodnienie. Zdaniem filipińskiego MZ była zarażona SARS-CoV-2. Trudna sytuacja na Filipinach. Prezydent kazał strzelać do łamiących kwarantannę. Naukowcy jakiś czas temu podejrzewali, że wirus może mutować, przez co staje się coraz groźniejszy. Dlatego niezależnie od tego, czy znajdujemy się w grupie zagrożenia, należy stosować się do zaleceń WHO, zachowywać dystans od innych osób i wychodzić z domu tylko w razie potrzeby. Według portalu Worldometers Filipiny mają już ponad 5000 przypadków potwierdzonych zarażeń. Z zarażonych nie żyje 349 osób, 353 zostało uznanych za wyleczone. Na Filipinach obowiązują jedne z najostrzejszych przepisów dotyczących kwarantanny. Prezydent Rodrigo Duterte kazał żołnierzom i policji strzelać do osób, które łamią zalecenia. Źródło: